Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami F1 2020. Jesteśmy w wydarzeniu tygodniowym w Kanadzie. No i musimy, słuchajcie, przejść przez treningi, kwalifikacje. No i oczywiście kończymy tutaj wyścigiem. No i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka. No i już teraz gorąco i serdecznie zapraszam do udziału właśnie w wydarzeniu tygodniowym. Przechodzimy, słuchajcie, do treningów, no i jak widzicie, do wyboru. Do wyboru, słuchajcie, mamy tutaj, no, troszeczkę samochody z 2010 roku. No cóż, co tutaj wybrać, słuchajcie, no nic, McLaren, niech będzie, dlaczego nie. Zaczynamy w takim razie, no i zobaczmy, słuchajcie, co w tym treningu pierwszym wykombinujemy, czy setup, który mamy tutaj do dyspozycji dla bolidów, którymi ścigamy się na co dzień, czy właśnie w tym bolidzie ten setup zatrybi, czy tutaj wszystko będzie w porządku. Za chwilkę to się oczywiście okaże. No, będziemy się starali w miarę tutaj gładko przez ten trening przejść. Tor, można powiedzieć, znany, już troszeczkę kilometrów wykręcony na tym torze, także myślę, że tutaj żadnych niespodzianek być nie powinno. Piękna pogoda, słuchajcie, suchy tor, to już oczywiście napawa optymizmem i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Za chwileczkę rozpoczynamy w takim razie trening numer 1 w McLarenie, słuchajcie, z 2010 roku. No, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Do zrobienia standardowo, czyli aklimatyzacja na torze, zarządzanie oponami, zarządzanie paliwem, tempo kwalifikacyjne, strategia wyścigu, no i oczywiście cele zespołu do osiągnięcia. No, opony, jak widzicie, tutaj bez możliwości wyboru praktycznie. Dobrze. Czas na setup, zobaczmy, no, mamy sucho, więc wybieramy sobie setup suchy. Dobrze, zaczynamy oczywiście od aklimatyzacji na torze. Zobaczmy, słuchajcie, jak to nam tu wszystko będzie wychodziło, co tutaj osiągniemy tak naprawdę. No, zobaczmy. Dobra. Dobrze, czyli zaczynamy tutaj na tej prostej. Dobra, ustawienia standardowe, tutaj raczej chyba nie możemy nic zmieniać. No długa ta prosta. Silnik praktycznie na maksa. Aj, i to ścięcie toru. No, udało się wyratować w ostatniej chwili. Jeszcze tutaj spowodowana żółta flaga przez nas. No, jeszcze, słuchajcie, naprawdę dużo zostawia do życzenia opanowanie tej maszyny. Jak widzicie, spore problemy na samym początku. Dobrze, spróbujmy to opanować. Dobrze, bardzo delikatnie tutaj gazem będziemy teraz starali się to zrobić. Okej, dobra, w miarę opanowany ten samochód. Troszeczkę delikatnie po prostu na każdym wyjściu tutaj. Nie można o tym zapominać, że drzemie tutaj naprawdę duża moc. No i trzeba pilnować, żeby oczywiście... nie przegrać tutaj. No, niezbyt ładnie pokonany ten zakręt. No, jeszcze mamy uszkodzenie skrzydła. No, spróbujmy, słuchajcie. Nie mamy wyboru. Dobrze, teraz bez przygód w miarę się udało to zrobić. Looking good. Now let's try for purple. You'll get a bonus for consistency if you can chain good corners together. No, będziemy się starali na tą purpurę, aczkolwiek łatwo nie będzie. No, tu już zieleń. Kolejna zieleń. Jest purpura.
Aj, i duży błąd, słuchajcie, nie no, wracamy szybko do garażu, żeby naprawić no, nasz samochód, niestety, słuchajcie, pierwsze podejście, no tutaj oczywiście zaliczone to jest, aczkolwiek nie na purpurę, więc drugie podejście, nie ma co, słuchajcie, no jak widać, gładko nie jest, więc trzeba próbować dalej. Duży błąd, no tutaj niestety ciasno będzie. No troszeczkę, słuchajcie, ten setup chyba jest za ostry po prostu dla tego samochodu. Tak, tutaj na wyjściu, szczególnie ten drugi, trzeci bieg. Seem to be struggling a little in the following turns. Turn 2, turn 10. No niestety, i to jest kolejna pomyłka. Kolejna pomyłka, naprawdę przy dodawaniu gazu trzeba tutaj naprawdę mocno uważać. Mocno uważać. Dobra, mogliśmy co prawda zmienić te opony, no ale cóż. Zobaczmy. Jeszcze chyba tak tragicznie nie wyglądają. Zresztą miejmy nadzieję, że tutaj zespół czuwa i wymienia nam te opony. Dobra, skupiamy się, słuchajcie, przede wszystkim na tym, żeby to przede wszystkim wykonać, zrobić. Nie tracić tutaj czasu. Na razie 10. pozycja. Co tutaj się wydarzyło na wlocie do tego pit lane'u? Słychać było w powietrzu zgrzytanie blachy. Dobra, wyjście teraz lepsze. No, na razie same purpury zbieramy. Aj! Dobra, tym razem uratowane to wyjście, czyli bez uszkodzeń. To już jest taki sygnał, że zaczynamy troszeczkę władać tym samochodem, no ale oczywiście pomyłka była sromotna, co spowodowało skasowanie zakrętu. No i bez drugiego podejścia się nie obejdzie, bo tutaj przy skasowaniu zakrętu, słuchajcie, nie ma co liczyć na purpurę. No, teraz się nie udało tego w ogóle. Dobrze, powtórka nie jest nam potrzebna. Nigdy nie pamiętam, który to klawisz. Dobra, wracamy do garażu. No i znowu będziemy próbowali. Normalnie męczymy się, słuchajcie, z pierwszym tutaj treningiem, czyli aklimatyzacją na torze, której nie możemy zaliczyć. No cóż, opanowanie niestety. Coś czuję, słuchajcie, że to jest ustawienie gazu po prostu, bo to nie może być inaczej. Nawet jak delikatnie zaczynamy tego gazu dodawać, to ten samochód po prostu frunie gdzieś na zewnątrz. No nic, spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Tak jak wiecie, nie każdy setup zawsze się sprawdza na tych starszych maszynach. To niestety może powodować jakieś tam problemy. Dobrze, czyli tu już jak trójka wejdzie, słuchajcie, nie ma uślizgu, to już w miarę świadczy o trakcji. No teraz bez fioletów, ale staramy się to zrobić delikatnie. Tak, tutaj bez fioletu na koniec. Za mała ta prędkość. I kolejne unieważnienie. Naprawdę musimy zacząć nad tym pracować, słuchajcie, bo duży z tym kłopot. Nie wiem dlaczego. W 19 aż takiego kłopotu z tym ścinaniem zakrętów nie ma.
Natomiast tutaj ewidentnie to wyjście za szeroko no, nie sprawia żadnego kłopotu, co powoduje, że niestety no, przekłada się to na wyniki. No, tu już ostatnie zakręty nie na purpurze. Dobra, ale się udało. Dobra, możemy wracać, słuchajcie, do garażu. No, udało się wreszcie tą aklimatyzację na purpurze zrobić. No, zobaczmy, ile tej sesji zostało. 11 minut. No... Nie jest zaliczona na purpurze. No nic, dobrze. Słuchajcie, będziemy nad tym pracowali najwyżej później. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Może trzeba przejechać i zjechać. Nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że tam było zaliczenie. This test is all about tire management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex. Dobrze, zarządzanie oponami. To już świetnie wam znany trening. Aj, ależ ścięcie tego zakrętu. No miejmy nadzieję, że całość nie będzie tutaj... Tak, na razie nie zaliczenie. Ależ łatwo, ależ tutaj łatwo wyfrunąć. No, musimy teraz czekać, aż przejedzie to Ferrari. Tam jeszcze jakiś inny samochód. Dobrze, i tak to pierwsze kółko mamy w plecy, no ale... nie powinny się dziać takie wydarzenia, naprawdę... drobny uślizg, a poszliśmy mocno w bandę. Na szczęście udało się to wszystko opanować w tempo. Dobrze, tutaj normalnie byśmy mieli... A to też dziwne, że mieszanką nam ktoś tutaj zarządza. No nic, słuchajcie, zaczniemy drugie kółko. No teraz się chyba udało bez ścięcia, więc będzie można rozpocząć normalne kółko pomiarowe. No, wcale nie ma jakiejś mega dużej przewagi, jeżeli chodzi o te czasy. Ależ tutaj zapobiegawczo. No, na razie opony na purpurze. Trochę nad tym czasem trzeba popracować, bo jak widzicie, wcale nie mamy jakiejś mega dużej przewagi. Także jeszcze dużo, dużo tutaj jest do urwania. Dobra, tu już ponad sekundę. Ale to jest naprawdę jeszcze tutaj dużo do zrobienia. Dobrze, nie urwany tutaj na szczęście to okrążenie. Dobrze, mamy to. Dobra, chętnie pogadamy o cyferkach, jak najbardziej, Jeff, wracamy do garażu. Zarządzanie oponami udało się zrobić w miarę, co prawda nie na pierwszym kółku, ale na drugim. Dobrze, no spróbujmy, tak? Tam była informacja,
Oczywiście całego nam się nie uda zakończyć, no ale powinniśmy to jedno kółko przejechać, więc oczywiście będziemy mieć wtedy mniej roboty, jeżeli chodzi o drugi trening. Dobrze, tam trzeba będzie się chyba bardziej przyglądać kwestiom ustawień tutaj, bo wydaje mi się, że nie powinniśmy mieć takiej sytuacji, że nie możemy zmienić tej mieszanki. Nie wiem, z czego to wynika, czy z jakiegoś automatu tutaj ustawionego. No, duża tutaj strata. I już mamy ścięcie zakrętu. No, widać, że ten bolid lubi paliwo. Co prawda jest ta długa prosta, a tam naprawdę można dużo wcześniej odpuścić. No, pan Clark troszeczkę nam tutaj przeszkadza. No, drugie okrążenie. Będziemy próbowali. Jest purpura na paliwie, więc to jest do zrobienia. Kwestia teraz tylko czasu. Mamy unieważniony niestety czas i przez to nie zaliczamy oczywiście tego treningu. No i tutaj jeszcze niestety na koniec błąd, spin na wyjściu z tego zakrętu. Wracamy do garażu. No i cóż, słuchajcie, tak naprawdę mamy zaliczone tylko dwie tutaj, czyli aklimatyzację i zarządzanie oponami. No i musimy niestety tutaj kroczyć dalej po tym treningu, żeby coś tutaj zdobyć. Dobrze, przechodzimy do następnej, jak najbardziej. Następna sesja treningowa. Oczywiście im więcej takich zdarzeń, tym te sesje po prostu szybciutko mijają, no bo cały czas gdzieś tam wracamy sobie do garażu, mimo że ta sesja miała pół godziny, to tak naprawdę u nas tutaj wyszło około 15 minut. Dobrze, mamy tutaj próbę nieudaną. No, miejmy nadzieję, że te ustawienia się oczywiście zrobiły tak, jak mieliśmy tutaj w treningu pierwszym, aczkolwiek błąd, że niesprawdzone to zostało. No, niestety tutaj kierownica dała znać o sobie. Ustawiona niestety tam po tym spinie w złym momencie. Dobrze, ale to teraz będzie okazja do tego, żeby sprawdzić tak naprawdę te nasze ustawienia. Nie no, mamy cały czas te niestandardowe. Nie wiem, co ja wcisnąłem. Chyba wyjazd na tor przez przypadek. No i to jest kolejna strata czasowa. No jeszcze nie możemy. Dobrze, a zobaczmy w ogóle, czy możemy zmienić tutaj. Dobrze, czyli mamy po prostu włączone wspomagania. Nie zauważyłem, że to jest włączone. Dlatego nie możemy zmienić mieszanki. Dobrze, wracamy do garażu. Będziemy jeszcze raz wyfruwać tutaj. Dobrze, zarządzanie paliwem w takim razie. Startujemy już teraz normalnie. Dobra, i musimy to zrobić. Musimy to zrobić, słuchajcie. No, to, że kogoś tam mamy z przodu, wcale nie pomaga. Dobra.
No i zaczynamy. Słuchajcie, pierwsze okrążenie w zarządzaniu paliwem. Ależ tutaj duża strata przez tego kierowcę z przodu. Dobrze by było, jakby się udało go po prostu wyprzedzić. Bo niestety... Nie no, naprawdę, słuchajcie, pokonanie tego zakrętu sprawia nam dużo problemów. Naprawdę, to już czułem już, jak tylko wchodziłem w ten zakręt, że skończy się to właśnie niespodzianką. Na końcu 10 sekund straty do delty, więc nie ma szans, żeby to tutaj na tym okrążeniu poprawić. Ciężko wyczuć, słuchajcie, naprawdę nie możemy wyczuć tego samochodu i to też niedobrze. Jeżeli mamy tutaj startować, no czy w kwalifikacji, czy w wyścigu, to jednak powinniśmy mocno czuć ten tor. No, na razie bez uszkodzeń, ale było bardzo, bardzo blisko tej bandy. Było słychać kontakt. Dobra, może teraz jak będziemy mieć troszeczkę więcej miejsca z przodu. Natomiast kilo błędów tutaj jak na razie. Straszna strata czasowa. No, będzie ryzyko, słuchajcie, tutaj na tej ostatniej prostej. Nie wiem, co to było. Słuchajcie, banda nas uratowała. Okay, test complete and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Dobrze, udało się to zrobić. Tam delikatne uszkodzenie przedniej lotki. No i zobaczmy, wróć do garażu. Dobra, trzeci mamy zaliczony. Na razie naprawdę spora męczarnia. Dobrze, tempo kwalifikacyjne. Zaczynamy w takim razie. Zobaczmy. No, jaki tutaj czas od nas wymaga zespół, troszeczkę inne ustawienia, no ale trzeba będzie bardziej uważać na tych zakrętach. Okay, this is a quali sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Dobrze, jak widzimy, mieszanka się zmienia. Ależ pech. Nie, no to możemy, słuchajcie, wracać tak naprawdę do garażu, bo tutaj mamy tylko jedną przelotkę. Nie ma tak jak w 19, że były na przykład 3 okrążenia do zrobienia. No, próbujemy dalej. Naprawdę tam ścięcie, no, na to trzeba uważać, nad tym trzeba pracować, bo to jest naprawdę spory problem w tej chwili dla mnie, jeżeli chodzi o ścinanie tych zakrętów, te kary. No. Dobra, na razie się udało.
Dobrze, także jedna szansa tak naprawdę. Oj, trzeba mocno popracować tutaj nad tym wyjściem. No nie chcieliśmy tam ryzykować. No tutaj delikatnie, delikatnie udaje się zwiększyć poziom nad tą deltą. Ale jednak wyjścia z zakrętów trzeba popracować. To naprawdę... No ale to jest strach, słuchajcie, przed spinem. Więc delikatnie, delikatnie to wszystko chodzi. Ale jak już poczuć można, złapie się przyczepność, to nie powinno być problemu. Dobra, wracamy do garażu. Dobra, co tutaj? Strategia wyścigu, proszę bardzo. Mamy jeszcze trochę czasu. Zostanie nam ta trzecia sesja, no, na zaliczenie tam ewentualnie tych kilku kwestii. Zobaczymy, jakie tam cele jeszcze zostały do zaliczenia. Dobra, zaczynamy pierwsze kółko. No tutaj oczywiście nie możemy popełniać żadnych błędów. Nie, trzeba poprawić, słuchajcie, ten zakręt. Naprawdę straszna tutaj strata. Oj, 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 oj. I to już był błąd, to już był błąd. No, lecieliśmy prosto w bandę. No naprawdę, naprawdę, wymagająca jest ta maszyna. Dobrze, no spróbujmy, spróbujmy chociaż. Ciężko będzie to zaliczyć, bo to jest 6 minut. No ale tak jak wiecie, przede wszystkim, no trening, 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 jeszcze raz trening. Słuchajcie, po to te wydarzenia są, po to w nich bierzemy udział, żeby oczywiście trenować, trenować to jeżdżenie, bardziej wyczuwać te samochody. W 20 jeździ się zupełnie inaczej, no i jeszcze tego trzeba się po prostu nauczyć. Ścięcie zakrętu. Oj, duży błąd tutaj, mogło się to źle skończyć. Dobrze, tu są takie momenty, że naprawdę ten samochód traci przyczepność. No i zobaczymy, słuchajcie, drugie się uda zrobić, no ale na pewno nie 5. Nie no, ścięcie po raz kolejny, także wracamy do garażu. No niestety, słuchajcie, akurat tej, w tym treningu, no bez błędów musi być. Inaczej jest pech. Zobaczmy jeszcze, jakie cele zostały. Szybki sektor, pierwszy, konsekwencja.
Przejedź trzy szybkie okrążenia, no to tutaj oczywiście w tej strategii wyścigowej nie powinniśmy mieć kłopotu. Dobrze, przewiniemy sobie tą sesję. Czyli tak, strategia wyścigu nam zostanie, no i oczywiście jeszcze ta aklimatyzacja ewentualnie tutaj do poprawki. Dobrze, już nam niewiele brakuje, słuchajcie, żeby przejść na ten 21 poziom, przeskoczyć. No dobra, mamy trening trzeci, miejmy nadzieję, że pogoda się tutaj nie zmieni. No i zobaczymy, będziemy walczyć ze strategią wyścigową i może się uda tą aklimatyzację zrobić tutaj po prostu na kolor purpurowy. Naprawdę jeszcze tej precyzji w prowadzeniu tego pojazdu dużo, dużo brakuje. Dobra, wszystko tu jest w porządku, ok. Strategia wyścigu, zaczynamy, szybkie okrążenie, nie ma na co czekać. Naprawdę trzeba tutaj przejechać te cztery kółka przynajmniej bez błędów. Żadnych błędów, żadnych ścinań, więc naprawdę taki trening bardzo rozwojowy. No i próbujemy, zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Za chwileczkę rozpoczynamy pierwsze okrążenie. No, w miarę teraz udało się wyjść. Ale też mam, słuchajcie, takie wrażenie, że ten tor po prostu jest lepiej przyczepny w tym momencie. No, ale oczywiście też trzeba uważać w tych miejscach zdradliwych. Tak jak tutaj, widzieliście. Także nic się nie zmienia. I od razu duża strata czasowa przy takim błędzie. Ścięcie zakrętu. Nie no, masakra jest po prostu. Naprawdę to nie jest jeżdżenie. No, musimy bardziej wyczuć ten samochód. Nie wiem, czy tutaj nie podkręcę dyferencjału bardziej. Spróbujemy z takim dyferencjałem. No, mimo wszystko się ślizgamy. To jest coś nieprawdopodobnego tutaj. Po prostu trzeba bardziej uważać, bardziej delikatnie. Tylko też z drugiej strony oczywiście musimy być tutaj mieć tempo. A jeżeli tego tempa nie ma, to tempo spada, tak jak przed chwilą właśnie doszło do błędu, no i oczywiście tempo automatycznie poleciało. Dobra, tutaj tym razem się udało bez ścięcia tego zakrętu, ale znowu błąd na wyjściu. No, ale już jest troszeczkę lepiej przy tym dyferencjale, już nas tak mocno nie zarzuca. No, zobaczmy, może jednak pierwsze kółko, które uda się nam tutaj zaliczyć. Dobra. Chociaż niewielka ta przewaga. No, jeszcze tutaj naprawdę dużo trzeba zrobić. No, mogło być szybciej, ale mimo wszystko udało się odzyskać tą stratę z tego pierwszego sektora. No,
ale tutaj już niestety była porażka. Była porażka. Nie mamy praktycznie wizji, słuchajcie, tutaj. To jest coś nieprawdopodobnego. Nie możemy zrobić tak naprawdę tutaj czasu bez błędów. No, zobaczmy. Zobaczmy dalej. Naprawdę, te bolidy wymagają cierpliwości, ale... No, wiadomo, że my chcemy się tu trochę pościgać. Przede wszystkim. No, zaraz się muśniemy normalnie. Koło w koło. Dobra. No, spróbujmy to zrobić bez pomyłek w tej chwili. Długo, 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 strasznie opóźnione to dodanie gazu teraz. Tutaj też trochę błędów. Ależ strata, 0,8 już tutaj. Strasznie dużo. Coś tam się staramy odzyskać, ale to jest naprawdę niewiele. Czy to się uda, słuchajcie? 1/10. No, wszystko zależało od tego miejsca. Gdzieś tam na końcu złapaliśmy tą deltę. Ale fastest lapa nie mamy. A to jest już zły znak, jeżeli tak jest. Dobra, tutaj już troszeczkę lepsze to wyjście teraz. Ajajajajaj, jeszcze na czwórce zachwiało nas. Coś nieprawdopodobnego. Za duża moc, słuchajcie, w tym samochodzie drzemie. No teraz 0,7 mamy z kolei przewagi, nie musimy gonić. Dobra, jest 0,9. Nie no, po prostu słuchajcie, dodaję gazu i fruwam. Fruwam tutaj. No, uderzeni teraz z tyłu, ale na szczęście nic nie uszkodzone. Dobra, no niestety to kółko mamy mocno w plecy. No, szukamy, szukamy, słuchajcie, tej przyczepności. Blisko utraty, blisko utraty. Naprawdę bardzo ciężko, aż się boję, słuchajcie, brać tutaj udział w tym wyścigu, bo naprawdę tutaj jeden, jedyny błąd. No, udało się na szczęście bez ścięcia, nie wiem jak to było, że to nie zostało zaliczone. No, uważam, że tam mocno ściąłem, bardzo brzydko zresztą. No, ale cóż. Nie no, zobaczcie, zobaczcie. Tutaj przy zakręcie po prostu. Przy zakręcie po prostu nas wyrzuciło. No, musimy wracać do garażu, nie ma co. No, będziemy próbowali aż do skutku. Jak nie zaliczymy, no to trudno. Tylko tak naprawdę to nam jeszcze zostało do zaliczenia.
No, poprawę tej aklimatyzacji i widzę po zachowaniu tego samochodu, że będzie naprawdę bardzo ciężko. Nie mam pojęcia, co się dzieje, że to auto od razu nam ląduje praktycznie na bandach. No nic. Spróbujmy, słuchajcie, maksymalnie delikatnie, jak to tylko możliwe. No, powinniśmy to zrobić. Potrzebujemy trzech kółek z rzędu. Tak jak widzicie, już tam nie zaliczymy jednych rzeczy, czyli kwestii szybkości w tym pierwszym sektorze. No, postaram się, słuchajcie, z większym wyciuciem troszeczkę. Dużo tracimy przez to, że tutaj musiałem uważać na to dodawanie gazu. Ale nie mamy wyboru, słuchajcie, naprawdę, no, chciałbym to przejechać. Chciałbym mieć już ten trening za sobą. Tam jeszcze do zrobienia będą kwalifikacje przed wyścigiem. No i będziemy, słuchajcie, czekać na wyścig. No tutaj zobaczcie, nawet sekunda w tej chwili. Będzie honor obroniony McLarena. Ależ w miarę czysto teraz, ładny sektor. Ależ było blisko tutaj błędu. No i mamy 1,7. Cały czas rośnie. No, prawie były 2 sekundy. Da się. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Aj. Troszkę za ostro poszedł w bok. No, próbujmy to ratować do końca. Duża strata teraz. No, jeszcze jest szansa. Będzie ciężko, ale musimy to zrobić. To jest naprawdę ostatnia okazja do tego, żeby ten trening zaliczyć tutaj. Masakra po prostu jakaś. Masakra, słuchajcie, wracamy do garażu. Kolejny raz, rozbite auto. No tragedia po prostu. Mamy to zaliczone, ale nie tak jakbyśmy chcieli. To nie jest purpura oczywiście. No i słuchajcie, praktycznie przed nami ostatnia szansa, żeby to zrobić. A
Ale się męczymy z tym, ale się męczymy. Coś nieprawdopodobnego. To jeszcze tylko świadczy o tym, że nasz poziom naprawdę jest daleko, daleko z tyłu. I musimy naprawdę jeszcze dużo ćwiczyć, żeby tutaj w tej 20, no naprawdę myśleć o jakichś lepszych pozycjach. Nie panujemy jeszcze nad tymi samochodami. Tutaj duży błąd na wyjocie. No i teraz będzie ciężko. Sekunda i dwa do odzyskania. Dużo tracimy. No aż tam zawrzały gumy po prostu. No będzie ciężko. 30. Poniżej 3. Poniżej 2. Może. Ajajaj, uderzenie w bandę. Przekroczenie granicy toru. I drugi też, słuchajcie, unieważniony. No spróbujmy jeszcze. Naprawdę nie tracić czasu tutaj. Mogliśmy wrócić wcześniej, no ale kto by przewidział, że... dobrze, ostrzeżenie czasu, no my będziemy próbowali tutaj jeszcze coś zmontować. Ciężko będzie. No naprawdę, słuchajcie, idzie nam słabo na razie w tej 20 z tymi wydarzeniami tygodniowymi, jeżeli mamy do czynienia ze starszymi bolidami. Naprawdę nie panujemy po prostu nad tymi samochodami, one zupełnie inaczej zachowują się przy wylocie z zakrętów. Do hamowania jeszcze ok, ale wyjścia tutaj no już to jest naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Nie no, po prostu masakra, no na dwójce nas zarzuca, no sami widzicie jak to wygląda, nie jestem w stanie, słuchajcie, tego zrobić w tym momencie. Dobrze, zobaczmy w takim razie, no tutaj naprawdę, słuchajcie, bardzo słabo, no cele zespołu niezaliczone, nawet konsekwencja, więc to świadczy, że naprawdę, no nie byliśmy przygotowani tutaj na ten bolid, raczej ten setup się nie sprawdza, to trzeba przyznać, że zupełnie inaczej jak tam ustawimy sobie, słuchajcie, te średnie takie specjalne, no i tak jak widzicie, 21. Poziom osiągnięty. No zobaczmy, słuchajcie, zostały nam tak naprawdę jeszcze do przejechania kwalifikacje. Nie mamy wyboru, musimy to zrobić. Zobaczymy w ogóle, co będziemy w stanie w tym wydarzeniu osiągnąć. No i oczywiście będziemy oczekiwać tutaj na wyścig i jeszcze raz wyścig. No ale jak widzicie, naprawdę jest ciężko, po prostu jest ciężko. No, zaczynam się mocno zastanawiać nad setupem, czy jednak nie zaryzykować i spróbować na przykład przejechać kółko na takiej konfiguracji no, bardziej standardowej, prawda? Mamy zrównoważoną. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Oczywiście tutaj warto by było jeszcze zmienić kwestię obciążenia paliwem, chociaż jak widać, w miarę to było już poukładane. No dobra, słuchajcie, robimy kółko w takim razie. Nie ma co czekać. No i zobaczymy. Oj, pechowo. Tutaj mamy kogoś przed sobą. Dobra, zobaczmy w ogóle, słuchajcie, czy to się da zrobić. Wcześniej, jak widzieliście, mieliśmy z tym duże kłopoty. Okay.
Okej. Troszkę lepsze to wyjście, no ale na razie nie będę oczywiście za wcześnie się cieszył. Bo to wszystko zależy od tego, co tutaj się będzie działo dalej. No, ale na razie, słuchajcie, na tych ustawieniach zrównoważonych aż tak mocno nie kołysze nam tym samochodem. No tutaj mocny błąd, mocne uderzenie. No, mam takie wrażenie, słuchajcie, że możemy po prostu mocniej przycisnąć. Ależ unieważniony czas teraz, ależ pech. No, mamy jeszcze paliwa, więc będziemy oczywiście próbowali jechać drugie kółko. No i to było, słuchajcie, za zbyt wcześnie, żeby się cieszyć. Wiadomo, że ten samochód jest leciutki, no ale musimy tutaj po prostu zrobić jakiś przyzwoity czas. Nie no, znowu unieważnienie. Dobra, wracamy do garażu, słuchajcie, bo nie dość, że tam uszkodzenie, to jeszcze ścięliśmy dwa razy zakręt. No dobra, spróbujmy zmienić opony, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Tak, jest możliwe, zmieniamy. Chociaż zobaczcie, one praktycznie w ogóle nie zużyte. 1%, oj, marzenie. Marzenie w dzisiejszej formule, żeby mieć takie zużycie opon. No i dobra, będzie podejście numer 2. Jeszcze jednego nawet kółka nie udało nam się wykręcić. Jedenasta pozycja, bez czasu chyba. No, będzie trzeba, to będziemy delikatniej. Nie ma innego wyboru. Ryzyko jest dosyć spore. Ależ nas tutaj wyrzuca na tym zakręcie bardzo. Dobra, ale faktycznie na tych ustawieniach po prostu bardziej czuję ten samochód. Czyli jednak ten setup, słuchajcie, z pierwowzoru, że tak powiem, bolidu z tutaj F1 2020 bolidów, jak to by powiedzieć, nieklasycznych, bo też nie wypowiem czegoś takiego, że normalnych albo nienormalnych, nic takiego nie istnieje. Dobrze, tutaj mieliśmy małego gonga, jak to wygląda? W miarę, bez uszkodzeń. Dużo tam czasu stracone, no i zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. 20 pozycja, więc na pewno nie mamy czasu jeszcze, to widać zresztą. Najlepszy czas same linijki. No, ale jest wreszcie okazja do zrobienia tego czasu. Tak, tutaj dużo, dużo szybciej na tym pierwszym zakręcie. Tutaj akurat, słuchajcie, możemy sobie pozwolić na zrobienie dwóch kółek pod rząd. Naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby zjeżdżać po świeże opony. No, ależ było blisko. Dobra, 0,4. Dobra, tym razem bez uderzenia w bandę. Drugi sektor też purpura. No nawet, słuchajcie, można sobie pozwolić tutaj na ryzyko z tym gazem. Także nie jest najgorzej. No dobrze, dobrze mieć taki wniosek. Czasami te ustawienia po prostu są zbyt hardkorowe, no i niestety unieważnienie. A szkoda, bo czas był w miarę. Dobra, wracamy do garażu, słuchajcie. No i podejście numer 3.
do czasówki, tak? Bo już jakąś tam czasówkę mamy. Minuta 17, ale to jest oczywiście słabo. Dobra, dobra. No, ciekawe, czemu nie mogę. O, teraz mogę. Dobra. No to tak jak widzicie, to nie jest duże zużycie. Dobra, wyjeżdżamy, słuchajcie, i kręcimy ile się da. Przynajmniej te dwa kółka, żeby tak pod rząd zrobić, bez błędów, fajnie by było. Ajajajaj, trzeba będzie chyba trochę odczekać. Zrobimy sobie trochę więcej miejsca. No, jeszcze trzeba mieć nadzieję, że on zjedzie. Dobra, zróbmy sobie trochę więcej miejsca tutaj. Okej. No nie, nie zjechał. No i dobra. No, zobaczcie, nie mamy najszybszego czasu. Ależ to tempo jeszcze nasze słabe w takim razie. Tutaj była jakaś dziwna historia. Odbicie nagle, mocne. Ledwo się to udało opanować. Długi ten pierwszy sektor. No, już tutaj naprawdę duża przewaga. Nie, to już drugi sektor był. Dobrze, i tutaj tak jak powiedziałem, możemy sobie pozwolić na przyciśnięcie tego gazu. No, ale pierwszy sektor bez purpury. No, powyżej 2 sekund. Minuta 15. I to był błąd! I to był błąd, niestety. No nie, za bardzo, słuchajcie, chciałem naprawdę... I to był bardzo duży błąd. No, dobrze, że udało nam się w ogóle zaliczyć ten czas jako taki. Może być lepszy. Dobra, przewiniemy, słuchajcie. Bo już tutaj na pewno nic więcej nie wskuramy. No cóż, mogło być lepiej. No, zaczyna się pogoda zmieniać, widzę. Malutko tych płońców przybyło. No dobra, słuchajcie, no tak to wygląda, czyli no na razie 120 czas. Więc no, bym powiedział, tragedia. No ale cóż, tak jak widzieliście, bez kłopotów się nie obywało. Naprawdę dużo problemów, jeżeli chodzi o opanowanie przede wszystkim tego bolidu. Właśnie tutaj w F1 2020 jeszcze mamy. No i cóż, słuchajcie, no musimy walczyć. Jeszcze raz powtarzam, walczyć, jeszcze raz walczyć, żeby tutaj oczywiście móc cokolwiek robić w tej 20. No i dobrze, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka. No i słuchajcie, już teraz gorąco zapraszam was do kontynuacji właśnie wydarzenia tygodniowego w Kanadzie. Będziemy czekać do wyścigu, tak jak widzicie, rozpocznie się za 3 dni. Za 3 dni dopiero będziemy mogli tutaj wyjść się, że tak powiem, pościgać. No zobaczcie, jaka przewaga, praktycznie 3 sekundy, nawet więcej, jeżeli chodzi o różnicę do pierwszego tutaj kierowcy, który jest w tym gronie. My na 120 pozycji, no cóż, z tymi problemami oczywiście, gdyby nie ten ostatni, no próba takiego naprawdę wyjścia na siłę, może słuchajcie, jeszcze byśmy troszeczkę mogli ten czas oczywiście tutaj wyśrubować. No dobrze, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę dzisiaj, no i do zobaczenia, trzymajcie się, hej!